Italy, Italy. Pierre Cardin. Bene? Tutto bene, tutto bene. Kochani, ustawiamy się i od razu przechodzimy do naszej ceremonii. Jeszcze raz proszę kibiców, brawa dla wszystkich drużyn, które uczestniczyły w 5. edycji Amp Futbol Cup. Za chwilę wręczymy nagrody indywidualne, wręczymy oczywiście nagrody za poszczególne miejsca tegorocznej edycji turnieju, ale wcześniej powitajmy proszę brawami gości, którzy są z nami. Witamy serdecznie prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pan Robert Kwiatkowski. Wielkie brawa, witamy serdecznie. Witamy serdecznie członka zarządu Ekstraklasy SA, pan Jacek Bednarz, również bohatera dzisiejszego spotkania tutaj. I witamy prezesa Amp Futbol, pan Mateusz Widła. Witamy również osobę, która dbała o to, aby było mnie dobrze słychać w całej Warszawie, bo podobno i nawet za Wisłą mnie słychać. Powitajmy prezesa Main Event, pan Tomasz Zawielski. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, obiecałem, że gwiazd nie zobaczymy dzisiaj, będzie szybko. Poproszę kilka słów podsumowania. Panie prezesie, bardzo proszę, ma pan dokładnie 1,5 minuty. Brawa dla pana prezesa. Dziękuję bardzo. Tym razem spróbujemy bez tłumaczenia. Chciałem podziękować, była dogrywka. Chciałem tylko podziękować krótko wszystkim uczestnikom turnieju. Niesamowity poziom sportowy. Myślę, że na całym świecie ten poziom idzie do góry i chciałem podziękować tym, którzy w ciągu tych 5 lat pomagali nam w działaniach, w rozwijaniu amp futbolu w Polsce, w Europie. Jest tych ludzi, jest was bardzo dużo i naprawdę jestem bardzo wdzięczny i myślę, że zrobiliśmy razem kawał dobrej roboty. Gratuluję wszystkim drużynom i dziękuję bardzo. Panie prezesie, nie wiem, pan to zrobił, ale idealnie 1,5 minuty. No i teraz pan Robert Kwiatkowski, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest troszkę większa, więc 2 minuty. Postaram się szybciej. Olbrzymi szacunek dla kibiców, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę w finale i w półfinale. Pozdrawiam was serdecznie. Po raz pierwszy widziałem cały mecz. Panowie, wielki szacunek, to się lepiej ogląda niż futbol w telewizji. Szacunek bardzo duży. I mam nadzieję, że do zobaczenia za rok z sukcesami w Mistrzostwach Świata. Tak dobrego poziomu pewnie dawno Warszawa nie widziała. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, dobra informacja jest taka, że to było ostatnie już dzisiaj przemówienie, oprócz mojego, które będzie na sam koniec. Żadnych praw nie było. Dobrze, kochani. Zaczynamy od nagród indywidualnych, bardzo ważnych w każdym turnieju. Nagrodę dla najlepszego bramkarza wręczy pan Robert Kwiatkowski. Szanowni Państwo, the best goalkeeper from Italy, Daniel Piani. Nagrodę w imieniu Daniela odbierze jego przyjaciel. Wielkie brawa! Dawał się wszystko w bramce. Przez chwilę czuje się jak goalkeeper. The best scorer. Nagrodę wręczy pan Łukasz Widłak. Najlepszy strzelec Bartosz Łastowski. Oczywiście pan Mateusz Widłak, przepraszam. 5 lat współpracy. nerwy, emocje. Brawo Messi, brawo dla Messiego. Król strzelców. Najlepszy zawodnik. Statuetkę wręczy pan Jacek Bednarz, bardzo prosimy. The best player from Russia, Valery Sadowski. Rozmowa krótka naszego wspaniałego piłkarza, teraz grającego Ekstraklasę, swoimi pomysłami. Jacek Bednarz wręczył nagrodę dla Walerii Zanowskiej. Nagroda Fair Play. Nagrodę Fair Play wręczy pan Tomasz Zawielski. Bardzo prosimy. Fair Play France. Przed nami miejsce szóste, puchar za miejsce szóste wręczy pan Robert Kwiatkowski. Miejsce szóste, France! All the team. Cudowne brawa od polskich kibiców dla Francji. Jesteście rewelacyjni. Jeszcze można krzyknąć. Vive la France, vive la France. Brawa dla Francji, dziękujemy. Merci beaucoup. Miejsce piąte, puchar wręczy pan Mateusz Widła, prezes Amp Futbol Polska. Miejsce piąte, Italy. Forza Italia, Forza Italia! No i oczywiście brawa dla reprezentacji Włoch. Tutaj jaka atmosfera, naprawdę. Dobrze, że jesteście. Ja z włoskiego znam tylko jedną rzecz. powiem do nich jedno słowo, a oni do mnie dwa. Bene? Tutto bene. Italii. To jest Pierre Cardin, Pierre Cardin, Pierre Cardin, Pierre Cardin. A, Pierre Cardin. Jasne. Miejsce czwarte. Puchar za miejsce czwarte wręczy pan Jacek Bednarz. Czwarte miejsce Hiszpania, Spain. Viva España. Ciekaw jestem, czy Barcelona, czy Madryt. Barcelona, Madryt. Bilbao. Bilbao. Perfekt. Barcelona, Madryt, Bilbao. Barcelona. Gerona. Barcelona. Asturias. Zaragoza. Tarifa. Tarifa. Bilbao. Bilbao. Madrid. Madrid. Barcelona. Barcelona. Huelva. Huelva. Algeciras. A ja, Real. Dobrze, kochani, wielkie brawa, brawa dla Hiszpanii. Odnoszę wrażenie, że im bliżej pierwszego miejsca, tym drużyna większa. Gracias. I przechodzimy do miejsca trzeciego. Medale za miejsce trzecie wręczy pan Tomasz Zawielski, puchar wręczy pan Robert Kwiatkowski. Trzecie miejsce. Third place. Team from England. Przyglądam się medalom, naprawdę fantastycznie wyglądają tegoroczne medale. Oczywiście najpierw medale wręczy pan Tomasz Zawielski. Już pędzi pan Tomasz. Dlaczego wybrałem pana Tomasza do brązu? No, koszula mówi sama za siebie. Pan Jacek Bednarz zawsze służy pomocą, nie tylko na boisku, również tutaj. Na scenie. Brawa są fantastyczne, szczególnie tutaj obok nas. Jak wy żyjecie, naprawdę, dawno nie było tak fajnie. Jeszcze zostało mi kilka koszulek. Gdzie będzie głośniej, tam będą koszulki. Nikt mi nie wierzy już. Wszystko rozdałem. Widać, że bardzo szczęśliwi. I prosimy o wręczenie pucharu pan Robert Kwiatkowski na ręce kapitana Kapitan szaleje z radości. Oni cały czas są oszołomieni. Przegraną z biało-czerwonymi. Puchar wędruje z rąk do rąk i wróci w końcu do pana Roberta Kwiatkowskiego. Kochani. Okej. Perfekt. Przechodzimy do miejsca drugiego. Medale srebrne wręczy pan Jacek Bednarz, puchar wręczy pan Tomasz Zawielski. Miejsce drugie. Kochani, prosimy o wielkie brawa. Second place. Srebrny medal dla reprezentacji Polski. Panowie, ale uśmiechnijcie się, pokażcie, no, powtarzamy wynik sprzed roku. Widać ciężką pracę na treningach, nie tylko reprezentacji, ale również na treningach swoich drużyn klubowych. Dziękujemy, dziękujemy, słychać na scenie biało-czerwoni. Kochani, brawa! Reprezentacja Polski. Możesz teraz pozdrowić kogoś. Troszkę go zaskoczyłem. Dziadek, a przed nim wnuczki, prawda? To naprawdę jest jedna wielka rodzina. Kochani, spójrzcie w górę, jest tam gdzieś dron, pomachajcie do niego. Machają tylko ci, którzy rozumieją, prawda? Zobaczmy. Tutaj na scenie wielkie brawa, pod wrażeniem pan Jacek Bednarz gry naszych zawodników. Coś niesamowitego. Jesteście wielcy, panowie. Jeszcze raz wielkie brawa dla biało-czerwonych. Mamy to, mamy srebro. Gratulujemy. Brawa dla całej drużyny. Nie będę teraz wymieniał wszystkich po kolei. Wszyscy zasługują na wasze brawa i na uznanie. Dziękujemy jeszcze raz. Niech wykorzysta dziadek swoją chwilę. Tak jest. Szanowni Państwo, czas na pierwsze miejsce. Złote medale wręczy pan Robert Kwiatkowski, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Puchar wręczy prezes Amp Futbol Polska pan Mateusz Widła. Ale zanim powiem, kochani, kto wygrał, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim wam i podziękować sędziom. Brawa dla sędziów, dziękujemy. Dziękujemy sędziom, dziękujemy wolontariuszom, dziękujemy tym, którzy ciężko pracowali, aby był kolejny sukces, bo myślę, że jest kolejny sukces. A teraz już powiedzmy, kto wygrywa piątą edycję. Zwycięzcą piątej edycji Amp Futbol Cup. The winner Amp Futbol Cup Russia. Rosja. Złote medale dla reprezentacji Rosji. Wielkie brawa. Medali. Kochani, to jest najpiękniejsza chwila dla każdego sportowca. Stanąć na podium i poczuć ciężar złota. O tym marzy każdy sportowiec. Mam nadzieję, że to złoto kiedyś tutaj, w naszym kraju, również będzie lśnić na piersiach biało-czerwonych. W tym roku bezkonkurencyjni mistrzowie świata. Jeszcze raz wielkie brawa dla Rosji. Wielkie brawa. Rosja. I ten największy puchar już za chwilę wręczy prezes Amp Futbol Polska, pan Mateusz Widłak. A ja, Dariusz Ślęzak, DJ UCHO, dziękuję serdecznie za kolejną edycję. To już 5 lat, kochani, razem. I do zobaczenia za rok. Byliście po raz kolejny fantastyczną publicznością. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. A teraz dajmy im się nacieszyć, bo to jest ich chwila. Rosja! 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 Wielkie brawo, gratulujemy i do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy naszym gościom. Przypomnijmy, medale, puchary i nagrody wręczali pan Robert Kwiatkowski, pan Jacek Bednarz, pan Mateusz Widłak i pan Tomasz Zawielski. A cały turniej po raz 5 dla państwa prowadził Dariusz Ślęzak, DJ UCHO. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok.